brakuje jednak pieniędzy, brakuje im środków na to, żeby można takie prawo jazdy uprawnienia uzyskać, bo koszty czasem sięgają na 10-12 tysięcy, żeby zdobyć wszystkie uprawnienia. Dlatego przygotowaliśmy pewne rozwiązania oparte na modelu wzorowanym na modelu brytyjskim, który opiera się na stworzeniu trójstronnych umów kredytowych, które pozwalałyby na uzyskanie prawa jazdy przez każdego zainteresowanego po znalezieniu pracodawcy, który byłby gotowy podpisać z nim taką umowę. I tą umowę podpisywałby kandydat na kierowcę, firma transportowa i wybrany bank. Wymagane byłoby tutaj wsparcie też Banku Gospodarstwa Krajowego jako instytucji, która potrafiłaby zabezpieczyć ten kredyt, dodatkowo tą pożyczkę. Ale całość polega na tym, że kierowca z kandydatem umawiają się na pewien okres. Przez ten okres, po ukończeniu kursu, który jest finansowany przez bank, kierowca pracuje u danego pracodawcy, a pracodawca wpłaca za niego kredyt. I to jest o tyle dobre rozwiązanie, że pracodawcy nie muszą angażować własnych środków na tego typu inwestycje. Mają zabezpieczenie w postaci takiej umowy lojalnościowej, że ten pracownik u niego przepracuje, bo jeżeli zrezygnuje z pracy, ten kredyt, ta spłata kredytu przychodzi na niego. A rozwiązanie właśnie też ma tę zaletę, że nie angażuje bezpośrednio środków budżetowych państwa, czyli jakby nie przeznaczamy tu środków, które są wydawane na aktywizację zawodową, chociaż też warto byłoby skierować te środki, które są kierowane przez urzędy pracy, i to gminne, i powiatowe, i wojewódzkie, właśnie dla branży transportowej, bo jest to gałąź gospodarki, która bardzo prężnie przez ostatnie 10 lat w Polsce się rozwija. W tej chwili obsługujemy 25% transportu międzynarodowego w całej Unii Europejskiej. W naszym województwie mamy kilka tysięcy firm transportowych. To jest bardzo ważne, bo tak naprawdę taka inicjatywa może trafić tak naprawdę do wielu naszych odbiorców, naszych obywateli, którzy chcieliby po prostu się rozwijać. Firmy transportowe mają, tak jak już kolega wspomniał, ograniczony dostęp do pracowników, bo to jest największy w tej chwili problem w pozyskiwaniu. A my dzięki temu możemy mieć oczywiście do lepszej jakości usługi przewoźników, ale również przewoźnicy będą mieli wyższe dochody, bo przecież o to chodzi. I oczywiście, tak jak już wspomniałam wcześniej, ja w tej chwili ze swojej strony zaczęłam działania i tutaj działam razem z Instytutem. Celem tak naprawdę wprowadzenie tego pilotażu. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę mogła się pochwalić sukcesem.